wnosi pani przewodnicząca. Tym razem zadanie. Mamy podetyczny kartografów na podetyczny kartu na 2013 rok. Merytoryczna treść uchwały, paragraf pierwszy. Kwota 11,900 zł w ramach zadania określonej podetycznej karty na 2013 przeznacza się na zadania podnoszą. A punkt A. Straż miejska, oddział 4 podsłuchy, zakup do nas 50 zł. Piąty komisarz policji na sprawie wodu oznakowanego dofinansowanie 6900 zł. Paragraf drugi uchwała na 190 zł. Uzasadnienie. Dokonuje się podziału. Na ciężko odpowiem na pytanie pani Zbigniewie, proszę nie przeszkadzać. Dokonuje się podziału środków zgodnie z ustaleniami dziewicowego zespołu koordynującego bezpiecznych szlaków. Podział środków w bezpośredni sposób łączy się z poprawą bezpieczeństwa i jest zgodny z obowiązującymi zasadami. Dziękuję bardzo. Otwieramy. Nie ma głosowanie. Ten projekt uchwały spotkać za przyjęcie. Proszę o podniesienie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, 13, 15, 16. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do projektu uchwały Komisji Infrastruktury dotyczących wniosków od prezydenta miasta Krakowa do dotyczących wprowadzenia do wieloletnich programów finansowych zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dziedzictwa do realizacji w latach 2013-2014. Tu projektantem jest pani wiceprzewodnicząca, pani Maria. Wnioskujemy do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie wieloletniej prognozy planowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego i zadania inwestycyjnego do znaku. Przebudowa budynku batalionów polskich etap drugi, kontynuacja zgodnie z poniższym zestawieniem. Przebudowa budynku batalionów polskich etap drugi, dokończenie przebudowy. Inwestor w stanie infrastruktury komunalnej i transportu. Cel zadania, przebudowa drogi spowoduje poprawę warunków przyszłych mieszkańców zamieszkujących około 34 domach. Fazy realizacji inwestycji. W 2013 aktualizacja projektu i rozpoczęcie przebudowy drugiego etapu, kontynuacja. Kwota dofinansowania 200 tysięcy złotych, zadania powierzone w zakresie przebudowy plus 300 tysięcy złotych z budżetu miasta. 2014. Przebudowa ulicy Bagnagiony Chłopskich. Etap drugi, kontynuacja. Kwota źródła 200 tysięcy złotych. Zadania powierzone z zakresu gminy plus 1 290 tysięcy złotych budżetu miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia i głosowania. 2 za, 1 głos przeciw, 2 wstrzymujące. Uzasadnienie. Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie do wieloletnich prognozy finansowych oraz wieloletniego planu inwestycyjnego w planach inwestycyjnych tej usługi zrealizowanych w tych wieloletnich. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciał zabrać głos w tej sprawie? Pani Janowicz. Tutaj są takie dosyć poważne kwoty, a jeżeli się okaże, że no bo wiemy jaka jest sytuacja w mieście, 1 290 000 złotych z budżetu miasta, wydaje mi się, że na taką ulicę się nie uda. No w sumie 1 500 000, tak, nie uda się wygospodarować i w tym momencie czy nie będzie sytuacji takiej, że miasto obciąży nas kosztami realizacji tej inwestycji. Ponieważ no nie sądzę, nie oszukujmy się, że w ogóle taka inwestycja znajdzie się w mieście. Przy takiej sytuacji finansowej, gdzie my mamy obcinane środki finansowe i musimy je obcinać tak naprawdę na zadania, które są związane bezpośrednio.
bezpośrednio, że tak powiem, z mieszkańcami, z naszą funkcją społeczną. Ja również rozumiem, że oczywiście przebudowa ulic jest również w naszej gestii, no ale nie do takiej kwoty. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I jeżeli miasto szuka oszczędności, to nie oszukujmy się, że na taką ulicę, która dla właściwie mieszkańców całego Krakowa nic nie znaczy, że znajdą się środki w budżecie miasta. To samo byłoby, jeśli dotyczyło ulicy gdziekolwiek indziej w naszej dzielnicy. Takie, z wyjątkiem oczywiście powiedzmy sobie takich ulic przelotowych, prawda? Mówimy teraz o ulicach takich w osiedlach, które tak naprawdę nie są strategiczne dla miasta. Znaczy, ja tutaj chcę podkreślić, że w ubiegłym roku już została złożona poprawka klubu do dla przebudowy tej ulicy dla Trygmanopolskiej. To było, o ile się orientuję, w grudniu tego roku. Inicjatorem tej poprawki właśnie Paweł Potęczko. Niestety nie udało się to w pierwszej wersji to było, natomiast w drugiej wersji ze względu na ograniczenie tych środków została ta poprawka usunięta. Czyli już tutaj na tej sali żeśmy na ten temat rozmawiali o tej inwestycji. Teraz odpowiadam na pytanie pani Rady. Były prowadzone rozmowy, to znaczy prowadziłam rozmowy ja oraz obecności, to znaczy z panem wicedyrektorem od spraw inwestycyjnych, z prezydentem, z wiceprezydentem od spraw inwestycyjnych oraz z panem dyrektorem od spraw inwestycyjnych. I tam właśnie proponowano, ustalono, że dobrze będzie, jeżeli Rada Dzielnicy podejmie uchwałę o takich środkach, bo wiadomo, że niedużych. Ja wyraźnie zaznaczałam, że Rada Dzielnicy nie może podejmować środków ze względu na to, że po prostu no nie mamy takich środków. I usłyszałam, że stopniowo no jest możliwość uzyskania tych środków, żeby tylko była uchwała. Więc taka jest moja odpowiedź na to. Dobrze, a czy w ogóle jakiekolwiek pismo w takim razie, to rozumiem, że to było na prezydent Trzmiel, tak? Czy takie pismo od nich w ogóle do nas przyszło, czy jest jakakolwiek notatka takiego spotkania, bo myśmy się jako zarząd z taką notatką nie spotkali. Nie przyszło, żeby nasz pismo. Oczywiście, no ale tutaj chcę powiedzieć, że moje pytanie właśnie tu dostrzegło. Czy mamy protokół tego spotkania? To w ogóle podstawa do rozmów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś tam się jeszcze chciał? Może ja odwrócę. A przy nas wiele protokołów, które po prostu się podejmuje, prawda? Nie na podstawie protokołu, nie na podstawie notaty. Miasta się zmieni i obarczy nas, jak właśnie koleżanka Iga mówiła, całą inwestycją, czy też w tym momencie nie będziemy musieli właśnie podejmować uchwały, ponieważ to się zmieni tutaj zakres względem kwoty i liczba finansowania. Teraz poza tym, proszę Państwa, moje pytanie. Prawie 1 600 000 w tym wskazujemy z budżetu miasta Kraków. My o tym budżecie nie decydujemy. Możemy wyrazić swoją opinię, co zagwarantować, prawda? 200 w jednym roku, 200 w drugim. Budżet
Miasta Krakowa o tym decyduje pan prezydent, nie mając w tym momencie żadnego sygnału, który rzeczywiście nie musi być w formie, nie wiem, notatki, ale proszę Państwa, troszeczkę wychodzimy przed orkiestrę i niepoważnie traktujemy się, bo 1 600 000 zł chcemy, że żądamy od pana prezydenta, żeby znalazł w tym momencie na to zadanie. Uważam, że jeżeli zadanie przeprowadzane do budżetu miasta Krakowa, no to powinno rzeczywiście mieć ten szkielet, który jest tutaj, czyli nazwa zadanie i rozmieszczenie w czasie, prawda? W danym roku robimy to i to i wskazujemy źródło finansowania. My wskazujemy zaledwie źródło finansowania 200 tysięcy nasze, bo to o tym wiemy. I mówimy o 2013 300 tysięcy, 2014 milion prawie 300, de facto bez pokrycia. Biorąc pod uwagę to, co koleżanka pani Lipiec powiedziała, sytuację Krakowa i zadłużenie, zresztą tu może pani radna najlepiej nam miastami tam serdecznie na sesji potwierdzić, że ja się obawiam jednej rzeczy, że bez potwierdzenia pana prezydenta, to jest raz, i dochodzą mnie też sygnały od klubu Platformy też innych, że jeżeli nie będzie rozsądnego budżetu, to Platforma chociażby nie będzie żadnych w tym roku poprawek wprowadzać, prawda, do budżetu. Czyli szanse na przykład, żebyśmy jako dzielnica mieli poparcie u chociażby naszej pani radnej, że nam 1 600 000 zł wprowadzi do budżetu, no proszę Państwa, bez takiej deklaracji to zadanie nie zaistnieje. Poza tym ja mówię, bo rozmawiamy o jakichś kwotach, które nie należą do tego. Ja nie mówię, żebyśmy się dobrze zrozumieli, żeby nie robić tego. Ja uważam, że ja już rozmawiałem z członkami komisji, że takie spotkanie zrobić. Dlaczego? No, pan dyrektor Ziki powiedział, że potrzebuje podkładki. Dobrze, niech da przynajmniej jakąś notatkę, żeby myśmy nawet mogli, nie wiem, rozmawiać z radnymi, czy nawet z panem prezydentem, że, bo proszę Państwa, z jakiego źródła, z czego te 1 600 000 zł mamy się wziąć? Z edukacji, z ochrony środowiska, zdrowia, czy z czego? No niby tutaj inwestorzy mają ZIKI, ale nie wiem, czy ZIKI w tym momencie, mając problemy swoje finansowe, wyłożył 1 600 000 zł na tą zadanie. Takie było zdanie. Więc odpowiem w ten sposób, że w poniedziałek rozmawiałam z dyrektorem ZIKI, będąc tam na sprawie oświetlenia, twierdzi, że potrzebna jest uchwała, żeby można było w ogóle po zadanie wystąpić właśnie do tego rzekniego planu usług finansowych. Dziękuję. Kolega Szczepec. Pytanie o ulicy Modelu, bo jest tutaj drugi etap. A to jest jakiś dłuższy odcinek. Jeżeli patrzymy na proporcje tej ulicy, przy jakiej części są i są zabudowania, przy jakiej nie. Pani Maria, ja mogę tutaj się... Prosimy o spokój. Dobrze, pan Tomasz wyświetli, czy ktoś jeszcze w kwestii tej Proszę Państwa, proszę o ciszę pani. Akurat się zacięło. No nie chcę popsuć. Ale widać. To trzeba pokazać, gdzie? Które to jest? Który to odcinek? No bo papa nie chciał. No tam już jest, ten odcinek widzieli zabudowa już nie zrobiono. A co się stało? Do Karczy. Do Karczy nie zrobiono. Właśnie o zrobienie 150 metrów do parka.
Czy ulicę Baczyńskiego, przy którym też jest bardzo dużo domów, a ludzie jeżdżą, bo nie mają nakładki, no to... A to jest moja osobista ocena. Bo pan tam jest. Nie jeżdżę. Czy to bym nie miał? Pozwolę nawiązać do mojej kolegi. Szanowni Państwo, widzieliście na kanał europejskim, widzieliście ulicę Lubosław. Moje toczymy od kilku lat. I tak naprawdę będziemy się starać, żeby jedna... W mieście zapadła decyzja, żeby z budżetu na to zacząć robić. To jest katastrofa tam, jest ponad 3000-3500 mieszkańców. I nie ma pieniędzy. To jest potrzebne, ale są potrzebniejsze. Proszę na to uwagę, gdzie jest, no... Chociażby porównać globalnie, jak to... To proszę jeszcze mówić, to jest potrzebne, ale nie ma, że nie jestem na to. Słuchajcie, Państwo wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja. Na pewno zdajemy sobie z tego sprawę, ile mamy pieniędzy w budżecie, że wszystko jest na skraju upadku. A my ładujemy kolejne ulice, które tak naprawdę, no... Pani Mario, ja bardzo to szanuję Panią pracę i zaangażowanie w Sosniki. Jasne, tylko weźmy możliwości na zamiary. Ja może tu sposób odpowiem. Że proszę Państwa, jeżeli czy tak do koniec Państwa się zapozna z wieloletnią prognozą finansową, z wieloletnim planem finansowania, ile zadań z naszej dzielnicy w tym jest? Dwa. Proszę wziąć pod uwagę na przykład dzielnicę Wisłańską. Tak, tylko Pani Mario, przepraszam. Czy proszę wziąć jakieś inne dzielnice? Właśnie. Krakowa. Ile tych zadań w tej prognozie jest? Moje pytanie jest następujące. Coś tu, proszę Państwa, nie tak. To znaczy, między innymi Rada Dzielnicy może wprowadzać różne zadania, różne ulice. Ulice właśnie do tego wieloletniego zadania. To oczywiście do 2020 roku. A co my robimy? Jeżeli musimy dokładnie coś zrobić, żeby jakoś iść do przodu, to są takie właśnie schody. Ja tylko odwrócę Panią Przewodniczącej. Wywołała Pani dziesiątkę, ja Panią Przewodniczącej, rozmawiam z Panem Przewodniczącym na siłkę. Zgadza się, uświadomił mi jej rzeczywiście wprowadzanie zadania do wieloletniego planu finansowego, tylko że to są z ich budżetu, czyli od A do Z wyznaczają, ile dzielnica w danym roku daje i ten plan ma ręce i nogi, bo wtedy mieszkańcy mają zapewnienie, że rzeczywiście w tym roku zrobi się kawałek ulicy takiej, w przyszłym roku dołączymy i mamy zagwarantowane, to są pieniążki dzielnicy, o której mówimy. W tym wypadku mówimy o wirtualnych pieniążkach 1 600 000 zł, które pan prezydent może dać, może nie dać. Wracając do rozmowy z panem dyrektorem, więc w poprzednim roku obiecywał, że będzie robiona ulica Manny. Były spotkania z nim, były deklaracje. Gdyby nie poprawka klubu Platformy plus spotkanie z prezydentem Szmielem, do tej pory ulica Manny nie znalazła się w budżecie miasta Krakowa. Także na słowo w tym momencie ja panu dyrektorowi z Egiptu nie wierzę, dopóki nie będzie jakiś otwarty na tym, że nie zobowiąże się, że on to zrobi. Spotykamy się z dyrektorami różnych wydziałów. Każdy nam obiecuje, przyjdzie co do czego. Niestety spotkanie jest takie. Pan skarbnik powie, że nie da i na tym się kończy, proszę Państwa, rozmowa z dyrekcjami. I to, tego niestety ja nie działamy w samorządzie na uczynną. A co do dziesiątki, rzeczywiście ma Pani rację, Pani Radna, rzeczywiście tam są realizowane, tylko tak jak powiedziałem, od A do Z Pan Przewodniczący powiedział, że z własnego budżetu, a nie. No tak, ja mam pytanie jeszcze, o te 160, czy to jest tylko 160 metrów za 1 600 000, bo dworska kosztowała, jest dłuższa, kosztowała 380, czy jakoś tam jest. Nie, to jest dużo wprowadzenie kanalizacji. Ale tam ta sama jest kanalizacja. Tam ta sama dworska była przebudowa. Ale też tam robili, tam jest 400 metrów za, nie wiem, 700 000. Nie, całe. To 160 metrów za mało. Pan Dominik Franczuk. Wniosek formalny o zakończenie dyskusji i głosowanie, szanowni państwo.
dwa numer dwa, przy wyjeździe na autostradę. Wszystkie obiekty znajdują się w pasie rozgraniczającym obszar KMZ. W części przedniego drogi Władysława Śmielnego obszar KMZ przebiega granicy z obszarem ZL. Jest to ochrony wartości przyrodniczych. Na większym odcinku przebiega obszar KMZ stanowią bardzo trudne warunki terenowe. Jedynie są to powiedzący przejazd, karką zabezpieczoną na ogół górę oporową, z bezpośrednią wysokością zabudowań. Z drugiej strony jest w nim występuje obniżenie terenu. Różnica terenu planuje ograniczenia się do 5 metrów. Istniejące zainwestowanie 50 ton w dłuższy czas tworzy korytarz pasa około 7 metrów, ale w sumie pan przygotuje już po projekcie prezydenta dla pasa ograniczonego kandydatu średnio około 15 metrów. Następnie kolejne ograniczenia zabudowy liczone od linii ograniczającego z nim zabudowań, które ma ogromne znaczenie dla drogi pierwszej grupy wynosi 8 metrów, natomiast dla drogi lokalnej inne zawody wynosi 5 metrów. Dla zachowania wyjątkowego charakteru ruchu zależy linia marynowa skutki wyzwań do pomiędzy ruchu w obniżeniach drogi drogi. Ułatwi to również wdrożenie kontaktu społecznego w stworzeniu bezpieczeństwa na drodze. Zgodnie z porozumieniem ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i sformułowanie w celu określenia wymagań technicznych i użytkowych, prowadzą następujące sprawy. Biorze, otworzone dalej symbolem Z, lokalne dalej symbolem L. Drogi zaliczone do jednej z kategorii gospodarczych powinny mieć parametry techniczne i użytkowanie odpowiadające następującym kategoriom. Drogi powiatowe klasy GZ i wyjątkowo klasy L. W przedmiotowej sytuacji mam swoją powiedzianka Krasowa Śmielego jako drogę powiatową oraz w związku z wielkimi uwarunkowaniami wykonanymi klasem L jako lokalnym. Nadmieniamy w studium warunkowań, które powinny zabrać w przyszłości na Stajakowa. Droga Powiedzianka oraz Krasowa Śmielego nie są drogami wybiorczymi. W Krakowie jest liczne z dnia 2010 przedstawia stanowisko w przypadku uporządkowania służbowego, w której występuje tożsamość organu prowadzącego sprawę oraz organu uzgodniającego. Uzgodnienie należy do zarządcy tej drogi, czyli prezydentem miasta Krakowa. Reasumując powyższe argumenty, uważamy, że zastąpione jest właśnie w tym procesie planistycznym obniżenie kategorii drogi przez prezydenta miasta Krakowa dla ministra Wójcianka, bo to właśnie drogi skarby z jednym drugiego. Uporczywe utrzymywanie istniejącego parkingu na wysoką bez możliwości jakiegokolwiek poszerzenia już dzisiaj powoduje degradację środowiska. Powstaje efekt odwrotny od zaplanowanego, mianowicie samochody celem zaparkowania pieszego oraz głębiej włożyć. Uważamy, że do czasu rozwiązań systemowych lepiej jest użyć parkingu w kilkadziesiąt miejsc i ograniczyć przejazd przewodni na przykład drogi premieracyjnej. Nie ma było pojęcie ochrony przez pola wiatru lub ochrony środowiska nie podejmuje się rozwiązań prawdziwie nakierowanych na rozwiązanie problemu degradacji tego środowiska. Dostosowanie infrastruktury istniejącego otoczenia ruchu turystycznego będzie miało charakter porządkujący. Bez obawy niespółmiernego przerostu turystów, czego przykładem jest parking przy ulicy Kolnej, to Kajego. Uwaga do punktu trzeciego. Musimy przywrócić granicę Przeszyszu i Wędnińskiej wersję, jaka obowiązała w projekcie konsekwencji posiedzenia drugiego urzędu. Zyskowana działalność w 97 działu na rożną przedsiębiorstwo w przedszkole. Celem jedynie naturalnym zakończeniem przedszkola to plan zabaw dla dzieci. Obecnie zainwestowanie przedszkola uniemożliwia wybudowanie nawet najmniejszego placu dla dzieci. Praktycznie dzieci teraz nie mają możliwości bezpośrednio korzystać z placu zabaw, ponieważ w istniejących trzeba przejść przez zaburzoną drogę, narażając dzieci na niebezpieczeństwo. Wnioskujemy o zmianę części gwiazdy na OP3, pozostawiając pozostałą część w obszarze MN1, na której stoi dom. Uwaga do punktu czwartego. Z roku na rok rozwija się turystyka wodna. Po konsultacjach ze środowiskiem KAK oraz kontora warniaków wnioskujemy o wydzielenie pasa brzegowego z możliwością organizacji pomostów lub profilowania skarby brzegowej lub wariantów technicznych i statki czy tramwaje wodne. Z punktu widzenia technicznego chodzi o przygotowanie możliwości przyjaznego wejścia na tarnacki brzeg. Obecna infrastruktura absolutnie nie wystarczająca do tej dużej techniki. To skutkuje zamówienie na się podwyższenie brzegu, ustalenie śmieci przy linii brzegowej. Już faktem nie można tłumaczyć się brak infrastruktury, brak infrastruktury, ponieważ mamy do czynienia z transportem wodnym po wodzie. Uwaga do punktu piątego. W wyniku przeprowadzonych konsultacji wnosimy o tworzenie strefy sportu i rekreacji, która w żaden sposób nie obniżała warunków widokowych oraz nie dopuszczała żadnych zawodowych faktorowych. Wnioskowany obszar byłby uzupełnieniem istniejącej systemy prowadzenia infrastruktury parkingowej, drogowej, gastronomicznej, bez szkody dla środowiska przyrodniczego, krajobrazu, oczywiście kulturowego. Zwracamy uwagę, że przy ograniczonej liczbie miejsc parkingowych pod klasztorem nie przyciągnie rowerzystów, pieszych oraz turystów ze statków publicznych. Zaplanowanie takiego miejsca nie powinno wykorzystać na utworzenie starego dzielnica.
Nadmieniamy, iż obecnie organizowane są już w tym terenie dzieci przełajowe, magnony, lajny rolowe, lajny, spalić samochody, koncerty, kurów, koncerty zespołów muzycznych, stawy nadarskie, warsztaty, aby się mają liczyć w terenie społecznego. Podobny teren znany jest kilka kilometrów poniżej, przełajowym gminnym kolem. Faktem jest, iż powyższy teren co kilka lat nie zalewany, została szata roślinna jest na miejskiem, to w naturalny sposób przelata na taki sam cykl przyrodniczy w tym miejscu. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zapytać, pomogło mi umknąć, czy jest tam jakieś słowo o promie, dojeździe do promie w infrastruktury promowej? Ale czy będzie? Ale jeżeli chodzi o prom, no to... No żebyśmy oni nie zapomnieli, bo jak jakieś uderzki, czy jakieś wersji, co te parkować, a prom gdzie jest? Chciałbym, żebyśmy po prostu o promie pamiętali, że on tam kiedyś wróci. Może nie do Szwecji, ale do Kieta. Pan Krzysztof. Panie Przewodniczący, ja mam takie pytanie, czy w ramach tego ponownego położenia planu, czy były jakieś konsultacje społeczne, ja wiem, że kolega mi w Sankursu prowadził rozmowę z mieszkańcami. Natomiast pragnę zaznaczyć, że w roku ubiegłym chyba było ponad 1460 poprawek i wniosków do tego planu. Była wielka burza w mieście. I poprawek zostały nam 4 poprawki, tylko i wyłącznie. To ja pamiętam, że również Rada Dzielnicy wnioskowała, to był dosyć duży elaborat, prawie 2 kartki, albo 3. I do dnia dzisiejszego nie mam jakiegoś stanowiska, chyba 2 poprawki zostały tylko i wyłącznie uznane przez biuro planowania. Także no mają do tego prawo oczywiście, natomiast w mojej ocenie jednak no, należało się zdziwić pochodzić na tym tematem, bo dosyć oględnie jest podejście do sprawy tej zaosiedle. To jest ważne zdanie. Natomiast ja rozumiem, że jest mało czasu na to, ponieważ jest już sesji nie mamy przed drugim, a nie drugiej należy złożyć poprawki. Także tak jest. Chciałbym pytanie, czy nas stać na to, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność za tych wszystkich mieszkańców. Żeby mieć o tym doskonale znasz, co było, bo obaj byliśmy na poprzednim wyłożeniu planu. Widziałeś, co się działo w mediach, żeby mieszkańcy nie obarczyli nas, odpowiedzialność się za to, że to nie konsultujemy tego z nim. Rozumiem, że to nie jest moja kontrola, tylko sygnalizuje problem, który się może pojawić. Mało tego, na ostatnim spotkaniu w Radzie Miasta, gdzie też byłeś, było jeszcze około 30 mieszkańców, ja zadałem pytanie odnośnie ruch masowy i niestety ja jestem kształcony był mechanikiem i troszeczkę tutaj się poświęcał tej tematyce. Niestety pan główny architekt, pan doktor Jerza, nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, według czego ruch masowy rysowali według opracowania z lat 80. Państwowego Instytutu Geologicznego i na tej podstawie wycięli około 30% ruchów, które mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a takie ruchy masowe tam niestety nie występują. Słyszałeś taką odpowiedź pana Jerzaka, że wystarczająco dużo ruchów mieszkańcom danej dokonane. Także wiesz, to podstaw ja nie widzę żadnych formalnych do takiego stanowiska. Nie, dziękuję. Panie Krzysztofie, przygotowanie. Zostały przygotowane te firmy, które są jakby najmniej kontrowersyjne, bo te wszystkie, o których pan mówi, są kontrowersyjne. Ja chciałbym, żeby te 5 punktów poszło w ramach dzielnicy, ale przygotowujemy z odpowiednim uzasadnieniem te wszystkie punkty, które tu pan mówi, które tutaj są, czyli te 5 punktów, plus jeżeli Krzysiu masz dobre uzasadnienie, mam. To tam ty masz dzieje, wprowadzimy jako nasze poprawki. Chciałem, żeby, mówiąc szczerze, ja powiem szczerze, że w sumie zostaliśmy w osiedlu 2 osoby, może 3 osoby, które chodzą w tej chwili za planami. Reszta prawdopodobnie jest usatysfakcjonowana. Bo w planie miejscowym, jak byłeś na prezentacji, mówi się, że to o terenach, które w studium są budowlane, i te tereny interesują. Przykładem na przykład ten klasyk zawarł dla koło przedszkola, był pierwszy wyłożeniu, drugi wyłożeniu, a
zaopatrzenie było, żeby został wykreślony prawdopodobnie na wniosek właściciela terenu. I dlatego, żeby Rada Gminy no, nie pominęła planu miejscowego oświetla, odrzuciliśmy te podstawowe cztery punkty, które były w drugim wyłożeniu, wpisując piąty punkt o wyłożeniu. A następnie, jeżeli krzyczył pan Szaszko, to ja mam tak, do każdego tego punktu będzie potrzebna odpowiednie uzasadnienie. Do punktu o drogach będzie odpowiedź Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Do punktu, jeżeli chodzi o plac zabaw dla dzieci, będzie pismo z Wydziału Skarbu Miasta, które odpowiadało, jeżeli w planie miejscowym będzie taki teren zadeklarowany, to miasto wykupi ten teren, który jak to powiem, rozmowy z różnymi wydziałami, którzy widzieli zasadność wykupu tego terenu na rzecz przedszkola. To samo ja uważam, że jak mówisz na całości wyłożenia, to jeżeli o te masy wiemy, to co pan dyrektor Kaczmarczyk z biura planowania, to nie może być tego, że wnioskujemy o to, tylko my musimy dać uzasadnienie. Tego uzasadnienia nie piszemy, bo ta uchwała musiała mieć kilka stron. I jeżeli włącza się jeszcze jako trzeci czy czwarty, bardzo zapraszam na tą niedzielę, czy bo już nie ma czasu, bo do drugiego, żebyśmy tego, ja nie chcę w tej chwili składać poprawki, że wnoszę o to, tylko z uzasadnieniem, pewnym uzasadnieniem. Już jako osoba fizyczna. Ale proszę, nie, a to sama, ty może to samo, ja to samo, czy nawet grupa jest do tej pory. Uwagi, które są składane do planu, czy je składa Rada Dzielnicy w formie uchwały, czy je składa każdy z mieszkańców, są jednakowo traktowane i rozpatrywane przez prezydenta w tym samym zarządzeniu prezydenta, więc nie są mniej ważne, jeśli pojedyncze mieszkanie, a Rada Dzielnicy. No. Taka jest zasada. Ja powiem w ten sposób, z którego z perspektywy tutaj Komisji Planowania uchwała została tutaj przez radnego z tego okręgu. W zasadzie powtórzyłem to, bo moje nieco przedługie czytanie jest powtórzeniem wielu poprawek, które pojawiały się ostatnio. Tutaj ja mogę powiedzieć, że mam pełne zaufanie do radnego, który wzorowo prowadzi dyskusję na temat MPZP z mieszkańcami i są to naprawdę super przygotowane poprawki. A jeżeli są jakieś inne, to przecież nie ma było problemu, żeby je tutaj uwzględnić, tylko do komisji takie poprawki nie wpłynęły. Jak się interesujemy planem, to jest informacja do kiedy są, wiadomo kiedy są sesje i mogliśmy takie poprawki również przyjąć, zorganizować dodatkowe spotkanie, no przecież to nie jest wszystko radne. Dziękuję serdecznie. Jasne, zgadzam się z tobą. Ja zapomniałem tylko, że pracy zawodowej o tym krótkim terminie. Także to jest moja grupa. Natomiast zastanówmy się nad jedną kwestią, bo wiedzą Państwo, że równocześnie z tym planem idzie studium. I wiemy doskonale, że gros tych poprawek ponad 1200 to jest, są odrzucone tylko i wyłącznie z powodu niezgodności ze studium. Doskonale wiemy o tym, że na podstawie tegoż zapisu one zostały odrzucone. I teraz tak, czy my nie możemy jako Rada Dzielnicy wnioskować o wstrzymanie zatwierdzenia tego planu, a do czasu wyłożenia studium? Bo obawiam się, że tak też wynikało z członków komisji, z pani dyrektor, że ona, pani dyrektor, wolałaby najpierw wyłożyć plan i zatwierdzić plan przez radnych miasta Krakowa, przez całą Radę Miasta, a potem dopiero zarażać się studium. Jak wiemy, studium jest chyba 15 lat, czy sprzed 20 lat. Mnóstwo jest tam takich nieścisłości do stanu i sytuacji dnia dzisiejszego. My wnioskowaliśmy o to, żeby w tym planie, który został w chwili obecnej przez biuro planowania wyłożony, żeby były wykazane między innymi wyzetki, żeby to wszyscy budują. Panie Krzysztofie, 6 minut. Dziękuję bardzo. Czy tak?
wnioskować o wyłożenie zawsze możemy. Pytanie, czy jest to wniosek uzasadniony, że tak nie potrafię teraz powiedzieć w minutę, no bo moim zdaniem ogólnie mówiąc, lepiej, już teraz nie odnoszę się do tego planu, lepiej, żeby plan był, niż żeby go nie był. Chociażby po to, żeby uniknąć sytuacji, jaką mamy na obszarze danego planu powierzchni w Zalesie. To jest raz. Wnioskować możemy. Co się z tym wnioskiem stanie? Trudno powiedzieć. Mogę powiedzieć tak, gdyby był panią dyrektor biura planowania, to bym ten wniosek podrzucił, no bo w celu porządkowania przestrzeni miasta lepiej ten plan z jej perspektywy uchwalić. Jeżeli byśmy czekali ze studią z perspektywy miasta, no to proszę procedurę na rok. Czyli uchwalamy studium, trwa to tam, załóżmy za rok, studium zostanie uchwalone, wtedy sobie spokojnie startujemy znowu z planem, mija kolejne. Załóżmy półtora roku na jego tutaj, na jego uchwalenie. I to musieliśmy się nad tym zastanowić w błędzie. Nie, czy pamiętacie, na koniec jest tak. Plan miejscowy gminy z osiedlowej, to jest piąty rok procedowany. Miasto nam pobierało oczekiwania z pieniędzy i nie wierzyło, żeby w pewnym momencie na pod koniec roku miasto wyrzuciło te pieniądze i nie miało kolejnego obszaru dla sytuacji. Jeżeli chodzi o sam pieniądz, ja to powiem i to Państwo mieli na komisji uchwały do przyjęcia związane z obszarem ulicy 9, gdzie istnieje jakiś budynek wielorodzinny. Spółdzielnia, czyli właściciele tych terenów występują o wybudowanie tam osiedli budynków wielorodzinnych. I teraz pytanie, jestem radny z tego osiedla. Przy takim biegu sytuacji, jaką on będzie, to prawdopodobieństwo może być tak, że te 7 budynków wielorodzinnych zgodnie z budżetą, zostanie tam wybudowane. Bo powraca to już po zeszłym roku, bo najpierw budownictwo wielorodzinne, później budownictwo jednorodzinne, teraz znowu wróciło się, najpierw było 3 domki, później 4 domki i później były jedno rodziny, teraz wróciło już 7 domków jednorodzinnych, 4 domki, na co nie chciałem powiedzieć. Jest też obawa, że stworzy się tam budownictwo wielorodzinne. I teraz pytanie, czy ten plan uchwalić, czy nie? Dla tych, którzy, ja powiem tak, dla tych, którzy tereny mają planie miejscowe jako budowlane, jest to bardzo dobre, bo zyskali ludzie inwestorata bardzo dużo, ale dla tych wszystkich innych, którzy tereny mają nie planie miejscowe, studium poza budowę, a już tereny te zostały zainwestowane przez właścicieli, którzy kupili domki jednorodzinne, istnieją już pozwolenia, gdzie jeszcze domów nie ma, to ci ludzie stracą, to co ja powiedziałem pani prezydent, no stracą zbytki ludzie, którzy nie sprzedali swoich terenów w tym czasie, kiedy ludzie chcieli od nich kupić. I to jest właśnie, co mnie jako radnego tego terenu, to mnie boli. Z drugiej strony jest też jakaś tam możliwość, że firma dwa końce, że broniąc do końca, możemy prowadzić coś innego. Chociaż ja jestem, chciałem o wprowadzenie tych terenów zarejestrowanych, jak zostały wprowadzone jako zamieszkałe. No, jak słyszałeś, te tereny mogą być remontowane i tak dalej, te domy, które będą zdecydowane, ale jest takie miejsce, że dlatego nie chcę tak wprowadzać przez radę dzielnicy, bo to jest... Rozumiesz, że... W niedzielę macie jeszcze spotkanie jako osiedlowe. Dobrze, to ja się to proszę się spotkać. Wspólne stanowisko mieszkańcy również mogą dodatkowo. Czy ktoś jeszcze w tej kwestii chciałby zabrać głos? Nie ma chęci, zatem poddaję do głosowania. Ten projekt uchwały, kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, szesnaście. Kto jest przeciw? Raz. Kto się wstrzymał? Zero. Dziękuję bardzo. I na tym nam kolejny wyczerpały się projekty uchwał, co będzie przewodniczącą punktu 5 oświadczenia komunikatu. Panie radna przybyła, aczkolwiek ona ma dyżury. Nie, tam się radzi.
dzięki karnie.